Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny i letni dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Przed nami ostatni piątek z cyklem Afgańskie Kobiety i z powieściami Nadii Hashimi, które zorganizowałam dla Was z wydawnictwem Kobiece. I tym razem mam dla Was debiutancką powieść tej autorki, która przybliża bardzo ciekawy fenomen Afganistanu, a mianowicie bacha posh, czyli dziewczynki, które przebierają się za chłopców. Specjalnie dla Was afgańska perła Nadii Hashimi. Kabul pod panowaniem talibów, rok 2007. Rahima ani jej siostry nie mogą już uczęszczać do szkoły, ani tak naprawdę opuszczać murów rodzinnego domu. A to wszystko dlatego, że nie mają brata, który zadbałby o ich bezpieczeństwo na zewnątrz, ani który by bronił ich honoru. Wyjście z sytuacji znajduje ciotka dziewczynek, która proponuje im wzięcie udziału w pradawnym rytuale bacha posh, czyli przebranie jednej z dziewczynek, zamiana jej w chłopca. I tak, idąc śladami swojej prababki Szekiby, mała Rahima przybiera imię Rahim i zyskuje uprawnioną wolność, przynajmniej do czasu, kiedy pewnego dnia zamieni się, przekształci już w kobietę. Pewnie wielu z Was unosi teraz brew ze zdziwienia. Dziewczynka udająca chłopca. A niedawno opowiadałam Wam przecież historię prawdziwej bacha posh, czyli Mary Torpakai, która tylko i wyłącznie będąc przybraną za chłopca, miała szansę zostać zawodnikiem w drużynie squasha. Powód? Dziewczynka ani kobieta w kulturze Bliskiego Wschodu, pod panowaniem talibów i konserwatywnego, patriarchalnego islamu, nie ma w zasadzie żadnych praw. Może siedzieć w domu, a na zewnątrz może się pokazywać wyłącznie okryta od góry do dołu, patrzcie, burka, i jedynie w towarzystwie jednego z mężczyzn z rodziny. Nie może patrzeć w oczy, nie może biegać, nie może bawić się, musi unikać cudzego dotyku. Bacha posh, czyli przemiana w chłopca, to często jest jedyna szansa na to, by uzyskać jakiekolwiek przywileje, przynajmniej do czasu, kiedy nie rozpocznie się dojrzewanie. Tak jak Dom bez okien, tak i Afgańska perła pokazuje dramatyczną sytuację kobiet w kulturze konserwatywnego islamu w Afganistanie pod panowaniem talibów. W tej powieści jest nawet taki moment wspomnień z czasów, kiedy w Afganistanie kobiety miały równe prawa, mogły wszystko i nagle odebrano im brutalnie i nieodwracalnie tę wolność. A jeśli patrzymy na ten fenomen bacha posh, to on jest z jednej strony fascynujący, z drugiej jest dość przerażający, bo dlatego, że to jest w końcu odbieranie komuś cudzej tożsamości. Oczywiście w dobrej intencji, ale wciąż dziewczynki muszą przecież udawać kogoś, kim tak naprawdę nie są. Wiem, że wielu z Was boi się takich historii, że obcość cudzej kultury jest dość przytłaczająca, jest miejscami przerażająca, ale powiem Wam, że powieści Nadii Hashimi są warte naprawdę uwagi, są bardzo znaczące i naprawdę warto po nie sięgnąć. Afgańska perła, Kiedy księżyc jest nisko, Idą bez okien, teraz wszystkie historie Nadii Hashimi znajdziecie na Wielkim Buku i czytajcie je, poznawajcie tę kulturę, dlatego że zobaczycie, jak bardzo łatwo jest odebrać kobiecie wolność. Polecam Wam z całego serducha Nadia Hashimi, jedna z najodważniejszych współczesnych pisarek. I to wszystko na dziś. W ten sposób razem z wydawnictwem Kobiecym kończę dzisiaj cykl Afgańskie Kobiety. Zapraszam Was do poznawania wszystkich powieści Nadii Hashimi. Wszystkie znajdziecie je na Wielkim Buku. Oczywiście nie zapomnijcie też, żeby odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!